Druk numer 453, jest to również projekt grupy radnych, referuje pan Krzysztof Paszek. Wnioskuję się do zarządu infrastruktury komunalnej transportu o przeanalizowanie możliwości zamontowania bariery sprawiedliwej w ciągu ulicy Księcia Józefa na odcinku pomiędzy ulicą Paliczą a obejścią Przegową po stronie północnej. Tu państwo mają uzasadnienie, sprawa była omawiana na komisji infrastruktury, ponieważ prowadzi to projekt grupy radnych, to omawialiśmy to na komisji i już cała komisja była ten domyślna. Nie wiem, czy czytać uzasadnienie, czy... Czy ktoś z państwa ma pytania, uwagi do projektu uchwały? Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Ja przy tej okazji pozwolę sobie skierować do państwa gorącą prośbę. Nie ukrywam, że z komisji nie spłynął ani jeden projekt uchwały z żadnej komisji. Tymczasem mieliśmy 5 uchwał typowych dla infrastruktury. Wielka, gorąca prośba, abyśmy podejmowali projekty uchwał na komisjach. W sumie bardzo się cieszę, że radni jako grupy radnych te projekty zrobili, bo gdyby ich nie było, to musielibyśmy dzisiaj sesję odwoływać, ponieważ jednym z warunków odbycia sesji jest chociaż jeden projekt uchwały. Trzymacie państwo, że tak powiem, zarząd w nerwach zawsze po komisjach, zostawiając nam protokoły bez projektów uchwał. Wielka prośba, pracujmy w komisjach, bo komisje są właśnie tematyczne i tam powinny się tego typu projekty rodzić.